Cześć, witajcie z tej strony Bartosz Skosów i witam po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny z serii z newsami z Marvela. W dzisiejszym odcinku mamy naprawdę dość sporo informacji ze świata superbohaterów. Zaczniemy od prawdopodobnej daty animowanego serialu X-Men 97. Później przejdziemy do nominacji do Oscara dla filmów MCU. Później kolejny spin-off do Spidermana ujawniony oraz zakończymy na jakie zwiastuny do filmów Marvela mogą pojawić się podczas poniedziałkowego Super Bowl, które odbędzie się no, właśnie w poniedziałek tego roku, czyli 2022. Ok, zapraszam na intro, bo coś czuję, że to będzie naprawdę długi film. Ok, czyli zaczynamy od prawdopodobnej daty premiery wydania serialu animowanego X-Men 97. No i kiedy Disney wykupiło studio Fox, wszyscy fani X-Menów czekali, aż właśnie owi mutanci pojawią się w MCU. I podczas dnia Disney Plus w 2021 roku zapowiedziano nam najnowszą animację związaną właśnie z X-Menami, czyli X-Men 97. Poza tym zapowiedziano nam jeszcze Spider-Man Freshman Year, który będzie się skupiał na tym, jak Peter Parker Toma Hollanda został ugryziony przez pająka. To będzie również animacja oraz kolejna animacja, czyli Marvel Zombies. To będzie taka trochę kontynuacja What If, kontynuacja jednego z multiversum, kiedy właśnie wszyscy bohaterowie Marvela zostali zmienieni w zombie. Okej, ale może wróćmy do X-Menów, ponieważ na X-Men 97 naprawdę bardzo czekam i kiedy no po prostu przeczytałem to, że kiedy ma być data premiery, to się podjarałem strasznie, ale wszystko wam opowiem zaraz. Ponieważ z najnowszych informacji możemy się dowiedzieć, kiedy właśnie będzie data premiery i ile serial będzie miał sezonów oraz ile w jednym sezonie będzie odcinków. Także na kanale na YouTubie Justina Underwooda przeprowadził wywiad ze właśnie scenarzystami animowanej serii X-Menów, czyli Ericiem i Julią Liwold. To mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Jeśli nie, to proszę mnie poprawić w komentarzach. Powiedzieli co nieco na temat najnowszej odsłony tego animowanego serialu o X-Menach. Powiedzieli, że są zachwyceni projektem właśnie, mieli na pewno tę animację, który premierę będzie miał około środka 2023 roku. Więc wow, naprawdę. To znaczy, że będzie on jakby w czasie Ant-Man and the Wasp Quantumania, bo też jakoś w środku 2023 ten film będzie miał premierę, więc naprawdę coś niesamowitego. Dostaniemy wprowadzenie Kanga Zdobywcy właśnie w Ant-Man i and the Wasp Quantumania oraz nowy, a raczej kontynuację tego, myślę, że znanego wszystkim fanom X-Menów serialu animowanego właśnie z tej drużyny mutantów. Powiedzieli też, że pierwszy sezon będzie miał 10 odcinków. Więc, no, czy to znaczy, że będzie więcej sezonów? Ja mam jak najbardziej taką nadzieję. I pierwszy sezon, poprzednia seria miała odcinków, jakby powiedzieć, prawie 100. Więc fajnie, że te zostały podzielone
na sezony oraz na ilości odcinków, tak po prostu pewnie, że jeden sezon będzie miał 10, drugi 10, trzeci 10 i coś takiego. Myślę, że jest to moim zdaniem naprawdę dobre rozwiązanie. Para ta również wspomniała, że serial MCU będzie bezpośrednią kontynuacją, która zakończyła się w 1996 roku. To chyba już, myślę, większość z nas wiedziała, że będzie to po prostu kontynuacja, dosłowna kontynuacja, że kiedy będzie to bezpośrednia kontynuacja, kiedy skończył się tamten serial jakby, to ten będzie po prostu kolejnym sezonem. Będzie zaczynał się w tym samym momencie, kiedy skończył się właśnie ten oryginalny jakby, chociaż to też będzie oryginalny, to będzie po prostu, to nie będzie żadne odświeżenie, to będzie po prostu kolejny odcinek, jakby to powiedzieć, kolejny sezon. I na pewno będzie tutaj, na pewno zobaczymy tutaj masę easter eggów i sporo nawiązań do tych poprzednich odcinków, poprzednich wydarzeń z tego serialu. Ja sam serial oglądałem bardzo dawno, ale jestem mu wdzięczny to, że gdyby nie on, to prawdopodobnie po prostu nie pokochałbym serii Marvel i dziękuję za to temu serialowi, dlatego tak na niego czekam i się tym niesamowicie jaram. Więc biorąc pod uwagę środek 2023 roku, to ja obstawiam, że serial będzie miał początek gdzieś w maju, w środku maja, pod koniec maja, na początku maja. Obstawiam, że to będzie maj, może czerwiec, może kwiecień, nie wiem. Ale obstawiam, że właśnie gdzieś te 3 miesiące to będzie premiera tego serialu i Jezus Maria, ale ja się jaram. Prace nad tym serialem zaczęły się jakiś czas temu, ponieważ Caldod, też mam nadzieję, że nie zarżnąłem jego imienia i nazwiska, czyli jakby pan, który podkładał głosu Wolverine'owi w właśnie tej animacji o X-Menach, podzielił się zdjęciem na swoim Instagramie, w którym mówi, że bardzo fajnie jest wrócić do tej roli, co potwierdza nam, że myślę tak około 50% aktorów głosowych, którzy będą podkładać głos tym postaciom, to będzie po prostu stara obsada tego serialu, więc łezka wokół widzowie, ja się po prostu nie mogę doczekać. Ale przechodzimy do kolejnego ciekawego tematu, czyli nominacje do Oscara dla filmów MCU. Czy filmy superbohaterskie powinny dostawać Oscary? No, ta jakby sprzeczka fanów zakończyła się w 2019 roku, gdzie z tego co pamiętam, film Czarna Pantera dostał 3 Oscary. Tak mi się jakoś wydaje. Więc no wow. I w kategorii za najlepsze efekty specjalne są nominowane 2 filmy MCU, czyli Spider-Man No Way Home oraz Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. W tej kategorii są nominowane jeszcze 3 inne filmy. Mam tu na myśli No Time to Die, film Free Guy oraz Dune Villeneuve'a, która no, wydaje mi się, że będzie tutaj największym rywalem, który będzie po prostu najbardziej, jakby to powiedzieć, konkurował z filmami MCU. Który z filmów MCU jakby ma większą szansę na Oscara? Według mnie, mimo że byłem zachwycony filmem Spider-Man No Way Home i spełnił wszystkie moje marzenia, po prostu klaskałem, rzucałem, no może nie rzucałem popcornem, ale wstawałem, klaskałem, krzyczałem, jak się pojawiał dwóch Spider-Manów i była ta wspaniała scena z 3 Spider-Manami, to po prostu wow to było. Ale same mi się wydaje, co mi się dzieje w tym materiale? Wydaje mi się, że większe szanse na Oscara ma jednak Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, który był takim wielkim wow po tym, jak od tych 4 lat, co ja gadam, 2019 roku nie było żadnego filmu MCU. Oczywiście była Czarna Wdowa w marcu czy maju, nie pamiętam już nawet, ale to wiadomo, był taki klasyczny film MCU, a Shang-Chi to było coś nowego i mi się wydaje też głównie dlatego, dlatego Shang-Chi ma większe jakby szanse na Oscara.
Ale Duna będzie tutaj naprawdę wielkim wyzwaniem. Duna to był film, no to był też film na wysokim poziomie. Nie będę tutaj recenzował Duny, samą Dune oglądałem jak dla fana, który nie czytał książki. Jak dla fana, który nie czytał książki. To zdanie po prostu ciekawie sformułowałem. Jak dla siebie, który nie czytał książki, tylko oglądał Dune z 86 roku, tak? Bardzo mi się podobała ta Villeneuve. Tak, po prostu, który wygra film, ja tutaj nie obstawiam, by uniknąć wojny w komentarzach. Jeśli wy macie swoje faworyty, to piszcie. Kolejny spin-off Spidermana ujawniony. A mam tutaj na myśli Madame Web. To jest dosyć ciekawa postać i ostatnio dowiedzieliśmy się, że ma powstać taki film. I to nie będzie seria, to będzie film. Coś takiego jak właśnie Kraven the Hunter. Nie znamy jeszcze samego. Nie znamy daty premiery, ale to trochę już się dowiedzieliśmy. Więc tak, Madame Web. Za reżyserię odpowiada CJ Clarkson, tak? Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. A Dakota Johnson, którą możecie kojarzyć m.in. z filmu 50 twarzy Greya, właśnie wcieli się w główną postać, w Madame Web. I Dakota Johnson na swoim Instagram opublikowała zdjęcie, które pokazuje nam jej udział w MCU. I na tym zdjęciu pokazała artykuł z serwisu Deadline, który potwierdził jej udział w tym filmie właśnie jako wspomniana wcześniej Madame Web. Do mocy Madame Web zalicza się głównie teleportacja postaci pomiędzy wymiarami, pomiędzy multiversum, co idealnie wpasowałoby się w daną sytuację MCU, czyli po prostu saga multiversum. Jak poprzednia była saga nieskończoności, to teraz jest saga multiversum. A przynajmniej ja to tak nazywam. Więc to by odpowiadało na pewno na wiele pytań i postać. Na pewno pasowałaby się idealnie w sytuację No Way Home, w sytuację Doktora Strange'a. I no, jest moc, powiem wam, jest ciekawe. Ale spójrzcie na zdjęcie, które mam nadzieję teraz wyświetla wam się na ekranie, na którym właśnie główna postać, Dakota Johnson, aktorka, która właśnie się będzie wcielała w postać Madame Web, oznaczyła na tym zdjęciu no coś ciekawego. Studio Sony, co nie jest nic dziwnym, ponieważ oczywiście Studio Sony należy do Spidermana, w sumie Sony Pictures of Marvel Characters, tak się to powinno chyba mówić, chyba że już chyba nawet zmienili swoją nazwę, bo tamta była za długa, a nie wiem nawet. Ja będę. Mi się Sony Pictures of Marvel Characters spodobało. Oznaczyła studio Marvel, co jest czymś dziwnym, ponieważ nie wiadomo, czy to ona to zrobiła przez przypadek, czy po prostu jeszcze nie jest za bardzo obeznana w to, ale dla fanów, takich jak ja, jest to gruby wstrząs, ponieważ może to potwierdzić właśnie, że Madame Web będzie postacią, która będzie się po prostu pokazywała w wielu filmach MCU, co potwierdza to, że może być odpowiedzialna za różne ciekawe rzeczy związane z multiversum, które będą się działy w tej sadze. Ponieważ jeśli rzeczywiście tak jest, jeśli rzeczywiście nad tym filmem będzie pracowało i studio Sony, i studio Marvel, tak jak nad Spider-Manem, to znaczy, że może Madame Web dostanie taki kontrakt, jak wiecie, jak Tom Holland, na wystąpienie w paru filmach MCU. Co może naprawdę obrócić świat do góry nogami. Świat MCU oczywiście. Ponieważ wiadomo, jak wam wcześniej mówiłem, jej mocami jest teleportacja postaci pomiędzy multiversum, co może wprowadzić nam
Venoma na przykład po raz kolejny ze świata Sony, może wprowadzić nam Andrew Garfielda ze świata też Sony po raz kolejny, może nam wprowadzić nie wiadomo, różnych ciekawych wrogów, może przenosić pomiędzy wydawnictwami różne postacie, można wprowadzić też na przykład, bo ja wiem, X-Menów, Fantastyczną Czwórkę, chociaż oni się bardziej pojawią chyba w In the Multiverse of Madness. Ale dobra, bo zagadałem się, jest już 14 minut nagrania, tak, 20 minut będzie, no, na pewno. Ale jeszcze mamy oczywiście kolejny temat, czyli jakie zwiastuny mogą pojawić się podczas poniedziałkowego Super Bowl? To jest, wiecie, taka gra, która odbywa się co roku i taki mecz, wiadomo, na którym pojawiają się różne zwiastuny, przynajmniej tak było dotychczas. Pojawiły się tam m.in. zwiastuny Czarnej Wdowy, Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Rok temu, z tego co pamiętam, pojawił się krótki teaser do Falcon and the Winter Soldier, 30-sekundowy. I czy jakie filmy, jakie zwiastuny do filmów mogą pokazać się teraz na Super Bowl? Według mnie może to być albo krótki teaser do Moon Knighta, ponieważ jest to najbliższa produkcja MCU, albo krótki teaser do Doctor Strange in the Multiverse of Madness. To jest moje zdanie. Jak wy, czy wy uważacie to samo, czy uważacie coś innego? Napiszcie mi w komentarzach. Bardzo was proszę, jeśli chcecie. Na pewno, jeśli pojawi się jakikolwiek trailer do filmów MCU, do filmów Marvela, pokażę wam moją reakcję, później zrobimy sobie omówienie, więc jeśli jakiś się pojawi, to oczekujcie, czekajcie na omówienie za te 2 tygodnie. A tymczasem ja wam bardzo, widzowie, dziękuję. Zachęcam, dziękuję wam za oglądanie, oczywiście zachęcam was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapeczki w górę i pisania różnych miłych, ciekawych, fajnych komentarzy. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień i bye.